Jaworznianka Patrycja Harenza od 13 lat uprawia z wielkim powodzeniem szermierkę na wózkach. W tym roku reprezentowała Polskę na 16 letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Była trzecim sportowcem z Jaworzna, który startował na Igrzyskach Olimpijskich. Patrycja jest zawodniczką klubu Wiktoria 1918 Jaworzno, multimedalistką Mistrzostw Polski we florecie, w szpadzie i szabli oraz brązową medalistką Mistrzostw Świata w szabli. Występ Patrycji na tokijskich igrzyskach, choć bez medalu, pozostawił mnóstwo dobrych wrażeń i niezapomnianych wspomnień. Jestem zadowolona ze swoich wag. Zacznijmy może od tego. Wiem, że mogło być lepiej, ale już za 3 lata Paryż, więc mam nadzieję, że tam się pokaże jeszcze z lepszej strony. Konkurentki moje myślę, że były o tyle lepsze, że już wiedziały, jak wygląda sytuacja na igrzyskach, bo były na igrzyskach w poprzednich latach. No i myślę, że technicznie po prostu były lepsze i dużo dłużej trenują ode mnie. Ja walczyłam z zawodniczką z Hongkongu, z Rosji, z Japonii. Zakończyłam swoje walki w szpadzie kobiet kategorii B na 9 miejscu. Ale i tak jestem z siebie zadowolona, ponieważ jeśli chodzi o szpadę, jako jedyna z Polaków wyszłam z grupy. Patrycja jest niezwykle utalentowanym sportowcem. Jej osiągnięcia to efekt wytrwałości i zaangażowania. W planach kolejne ważne zawody sportowe. Za 3 lata Paryż, Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu i do tego czasu inne zawody. Puchary Świata, Mistrzostwa Świata już za 2 miesiące w listopadzie Pisa, pierwszy Puchar Świata po Igrzyskach w Tokio. Więc do tego się przygotowuję. Patrycja ćwiczy 3-4 razy w tygodniu po około 3 godziny. Sukces to, jak mówi, efekt wiary w siebie i panowania nad kondycją. Życzymy kolejnych osiągnięć.